Pomnóż 5 szóstych przez 2 trzecie i uprość wynik. A więc zróbmy to. 5 szóstych razy 2 trzecie. Mnożenie ułamków jest bardzo proste. Nowy licznik, to znaczy licznik ułamka będącego wynikiem mnożenia, to po prostu iloczyn obu liczników. Górna liczba to wynik mnożenia obu liczb na górze. Licznik wyniku jest więc równy 5 razy 2. 5 razy 2 podzielić przez 6 razy 3. 6 razy 3. 5 razy 2 równa się 10, a 6 razy 3 równa się 18. Więc wynik to 10 osiemnastych. Można to potraktować jako 2 trzecie z 5 szóstych, albo jako 5 szóstych z 2 trzecich, zależnie jak mamy ochotę. I to jest dobra odpowiedź. Ale gdy spojrzymy na licznik i mianownik, od razu widać, że można to uprościć. I licznik i mianownik dzielą się przez 2. Uprośćmy ten ułamek dzieląc licznik i mianownik przez 2. Podzielmy 10 przez 2 i podzielmy 18 przez 2. 10 przez 2 to 5, a 18 przez 2 to 9. Mogliśmy też wykonać ten krok wcześniej, przed mnożeniem. W tym momencie, skoro mamy 2 w liczniku i liczbę podzielną przez 2 w mianowniku, to możemy podzielić licznik przez 2 i tu wtedy będzie 1. A dzieląc mianownik przez 2, dostaniemy 3. Teraz 5 razy 1 to 5, a 3 razy 3 to 9. Mamy więc taki sam wynik jak poprzednio. Można to było zrobić już tutaj. Mogliśmy zauważyć, że skoro 6 razy 3 to będzie nowy mianownik, a 5 razy 2 to będzie nowy licznik, to możemy podzielić licznik przez 2, wtedy tu będzie 1. I podzielmy mianownik przez 2, dostaniemy 3. Mamy więc 5 razy 1, czyli 5. I 3 razy 3, czyli 9. Każda z tych metod jest dobra. Tą metodą trochę lepiej widać, jak rozłożyć wynik na czynniki, więc łatwiej jest zobaczyć, co się dzieli przez co. Ale można też uprościć ułamek na samym końcu obliczeń.